Cześć kochani, z tej strony Rubinek. W takim dosyć nietypowym, no można powiedzieć, wydaniu chciałam, kochani, zaktualizować status ostatnich moich prac nad odcinkami i zrobić takie małe zapowiedzi na okres letnio-jesienny. Można tak to powiedzieć, tak to ująć. Przede wszystkim muszę Was bardzo przeprosić, tych, którzy czekali na odcinki historii z Krainy Lodu i Ognia, że tak to się wszystko wlecze. Ale jeśli bylibyście ze mną na Discordzie, to na pewno zostalibyście wcześniej o tym poinformowani i w ogóle na bieżąco mielibyście wgląd do postępów i w pracach, no i do takich wydarzeń losowych, które mają miejsce i które uniemożliwiają mi dokończenie jakiegoś odcinka i publikację go. Przykładowo w ostatnim tygodniu, właściwie zaraz po aktualizacji do nowego dodatku, okazało się, że save z historii z Krainy Lodu i Ognia, ten najnowszy, ten, który miał mi pomóc kontynuować odcinek festiwalowy, zepsuł się kompletnie. Oczywiście ja nie byłam zorientowana, w czym rzecz i w ogóle na czym ten błąd polega. Nawet nie doszłam do tego, że to tylko o save chodzi, o jego konkretny zapis. Sądziłam, że cała gra mi się po prostu popsuła i najpierw były naprawy, później szukanie winnych w modach, następnie deinstalacja, znowu sprawdzanie modów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu pomyślałam, że może rzeczywiście to chodzi tylko o zapis. I z tego, co tam słyszałam, nie tylko ja miałam taki problem z save'ami po tej nowej aktualizacji, także wszystkim innym, którzy wpadli w tarapaty, czy mają w ogóle jakieś bugi w grze nowe, to współczuję ogromnie. I zajęło mi 3 doby, dokładnie tak gdzieś miałam właśnie czwartek, piątek wolny i jeszcze część soboty, dochodzenie, to w czym rzecz jest i na czym polega ten problem, naprawienie całej gry. Jedynym właściwie pozytywnym aspektem z całej tej sytuacji było to, że posprzątałam sobie w modach i mam teraz wszystkie ładnie skatalogowane. I mniej więcej w niedzielę zabrałam się za robienie kolejnych cutscenek do tego odcinka obiecanego już długo wcześniej, ale okazało się też z kolei, że nie tylko simy mi są nieposłuszne i nie mogę takiej rozgrywki poprowadzić, jakbym chciała, która jest mi potrzebna do tej fabuły. Przygotowuję pozy w Blenderze specjalnie do tego odcinka. Także mam nadzieję, że uda mi się go skończyć do środy w tym tygodniu, ale jeśli nie, to bardzo Was przepraszam i proszę o cierpliwość. Zbliża się też taki krótki urlop na kanale ogólnie, który potrwa mniej więcej od piątku najbliższego 18 czerwca do początku lipca, do 1 lipca. Wyjeżdżam z rodziną. Nie będę miała raczej dostępu do laptopa, chyba że wezmę go ze sobą. Ale szczerze mówiąc, chciałam wykorzystać ten czas na nadrobienie relacji z ludźmi i odkurzenie półki wstydu z książkami oraz spisanie w notatniku, w końcu wreszcie powinnam to robić, pomysłów wszystkich na serię i na odcinki do historii z Krainy Lodu i Ognia, ponieważ wszystko trzymam w głowie, a głowa jest zawodna, czasem człowiek ma sklerozę, i część wątków rzeczywiście mi umyka później po czasie przy kręceniu, także pospisuję sobie to wszystko. I w ogóle dlaczego się znajdujemy w tym pomieszczeniu, czemu widzicie jakiegoś roznegliżowanego jegomościa siedzącego w starym fotelu podpartego o kościaną laskę. No cóż, kochani, to lato, mam nadzieję, nam umożliwi rozpoczęcie nowej serii, którą mam w planach. Przed nami będą 2 serie. Pierwsza ukaże się mniej więcej w lipcu, w przerwie od kręcenia miśków, ponieważ niedługo, jak wiecie, wyjdzie nowe rozszerzenie do Simsów, Wiejskie Życie, i bardzo długo na ten dodatek czekałam. Tak więc zrobimy jeden odcinek miśków z ostatnią randką, później będzie przerwa do wydania
tego nowego rozszerzenia 22 lipca. Ja już go sobie zamówiłam. Boże, uchowaj nas przed jakimiś kolejnymi przygodami z grą, bo naprawdę ciężko sobie później poradzić z tym wszystkim. I w tym momencie wyjdzie pierwszy odcinek mojej nowej serii pod tytułem Czarne lustro i pogromcy strachów. Będzie to taka historia dwóch chłopaków, przyjaciół, a może i coś więcej, którzy odwiedzają różne strony świata w celu rozwiązywania zagadek takich kryminalno-horrorowych. Mogę powiedzieć, że między innymi będziemy mieli do czynienia z egzorcyzmami, z duchami, ale nie tylko, wszystkie inne koszmary i potwory będą się pokazywały w tej serii. Chciałabym, żeby ta seria była taką nieco tak, no, próbinkowemu, ale mimo wszystko czarną komedią. Tak więc oczekujcie, kochani, Czarnego lustra i pogromców strachu w przerwie między prowadzeniem odcinków na farmie Złotowłosej. Widzimy tutaj maga Aureliusa, który będzie bohaterem mojej nowej serii instagramowej, przynajmniej na początku, ponieważ docelowo też mam zamiar we wrześniu obrócić się w taką serię cutscenkowo-rozgrywkową. Zobaczymy, ale to dopiero we wrześniu. I seria owa, która się na początku będzie ukazywała tylko na Instagramie, nosi tytuł Nieśmiertelni. No i właśnie do pokoju nieśmiertelnego maga i jego pięknej narzeczonej chciałam Was tak pokrótce zaprosić, tylko przy okazji omawiania tych planów moich letnio-jesiennych na naszym kanale. No i co, kochani, myślę, że to tyle. Nie chcę za dużo spoilerów tutaj Wam sypać, ale mam nadzieję, że będą Wam się podobały te dwie nowe serie, które ujrzą światło dzienne już niebawem. Seria magiczna Nieśmiertelni, no i taka czarna komedia z czarnym lustrem i pogromcami strachów. Także do zobaczenia i do usłyszenia po przerwie mojej urlopowej, zaraz w lipcu, i proszę, nie opuszczajcie mnie, nie wątpcie to, że dokładam wszelkich wysiłków, aby prowadzić ten kanał, ale jak wiecie, życie to życie. Mam oprócz tego rodzinę, jestem dorosłą osobą, pracuję, i niełatwo czasem spiąć to wszystko, żeby jeszcze znaleźć czas na spełnienie swojej pasji, jaką są Simsy i serie fabularne. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że trzymacie za mnie kciuki. Proszę, oglądajcie moje odcinki, także te starsze. Może niektórzy zechcą sobie odgrzać początki mojego kanału. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Życzę Wam wiele słońca i uśmiechu i zdrówka w najbliższych dniach. Bądźmy razem ze sobą nadal. I zapraszam wszystkich również na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie do tego tutaj mojego wystąpienia. Pa, pa, trzymajcie się.